Cześć, witajcie ponownie. Z tej strony Marcin, przewodnik górski. Dzisiaj ponownie w terenie i tym razem idę na górę, na której jeszcze nie byłem, a która będzie ważnym uzupełnieniem w moim górskim CV, bo mówi się, że każdy szanujący się człowiek gór powinien przynajmniej raz w życiu wejść na mnicha. I to tam właśnie się dzisiaj wybiorę. Teraz popularny jest styl fast and light, czyli lekko i szybko, dlatego też jedyne co biorę dzisiaj to jest butelka wody, mapę mam w telefonie, pogoda jest w miarę pewna, więc zrobimy to szybko. Pomimo, że mnich leży w niesamowicie popularnych górach, to ja jestem sam, na parkingu były jakieś pojedyncze samochody, zapowiada się, że nie będę mieć na szczycie żadnego towarzystwa. No to może wynikać z tego, że na mnicha nie prowadzi mimo wszystko żaden znakowany szlak turystyczny, więc zapuszczają się na niego chyba tylko ludzie świadomi, którzy wiedzą, co robią i znajdują sobie inne sposoby, żeby się dostać na jego szczyt. No, po niedługim podejściu, które jest bardzo wygodną, szeroką, w sporej części asfaltowaną drogą, w końcu dotarliśmy do podnóża góry. Zaczęliśmy wchodzić po jej ścianie. No i tutaj warto wiedzieć, że Mnich to jest góra, na którą jest bardzo wiele dróg. Nawet powiedziałbym, że za wiele. Dlatego też, gdybyście się wybierali, no to warto mieć ze sobą jakiś może szkic góry, który by pokazywał przebieg poszczególnych dróg, tak żebyście szli tą właściwą, którą sobie wybraliście. Ja wybrałem drogę na przestrzał, można by powiedzieć direttissime, prosto w linii spadku od szczytu. Charakterystyczny wydrapany krzyż w skale, i w ogóle fakt, że skała już praktycznie pionowa, świadczy najlepiej, że jesteśmy bardzo blisko szczytu, także zaraz już będziemy na wierzchołku mnicha. No i jesteśmy. GPS pokazuje, że wyżej już się nie da, więc jesteśmy na szczycie mnicha. 523 metry nad poziomem morza. W tym momencie powinienem przeprosić tych wszystkich z Was, którzy myśleli, że wchodzę na mnicha w Tatrach. Otóż nie, jestem na mnichu w Górach Stołowych. Może mnie imponująca góra, ale też bardzo ciekawa. Jeżeli nie uznajecie innych gór niż Tatry, to poczekajcie jeszcze chwilę. Ja zaraz Wam powiem, dlaczego nasz stołowogórski, sudecki mnich też jest górą ciekawą. Otóż mnich, a więc góra po lewej stronie, mimo że leży w Górach Stołowych, to nie jest z nimi tak bezpośrednio połączona, bo Góry Stołowe mamy tutaj, to jest taki piękny, ogromny masyw. Natomiast pomiędzy nimi, widzicie, jest takie dosyć wyraźne obniżenie. Chociaż kiedyś mnich był połączony z resztą Gór Stołowych. Pomiędzy nimi istniało coś w rodzaju takiego pomostu. W ogóle po prostu cały ten obszar był znacznie wyżej, ale w wyniku erozji, czyli niszczenia przez naturalne czynniki, zostało to zniszczone, po prostu mniej odporny materiał został zniszczony przez czynniki naturalne, przez wodę, wiatr, klimat, a akurat mnich się ostał, ponieważ mnich jest zbudowany z nieco twardszego materiału, z twardszych piaskowców, z tych samych dokładnie piaskowców, które znajdują się w tej części, a więc na tak zwanym progu Radkowa, więc no mnich jako twardszy się po prostu ostał, a wszystko bardziej miękkie dookoła niego zostało przez erozję zniszczone. I zresztą ta erozja nadal postępuje, tam być może widać takie zacienione amfiteatry, tam mają swoje źródła potoki i rzeki i one cały czas erodują, cały czas postępuje erozja wsteczna, więc no można by powiedzieć, że Góry Stołowe się od mnicha stopniowo oddalają coraz bardziej. Oczywiście mnich tatrzański jest takim symbolem, jest świetnie widzianym szczytem z Morskiego Oka, jest symbolem przewodników tatrzańskich, bo znajduje się na ich odznakach, ale ten nasz stołowogórski mnich też jest górą dosyć charakterystyczną, z kilku miejsc dobrze widoczną i warto by było, żeby nieco bardziej ambitni turyści, ci, którzy uwielbiają Góry Stołowe, żeby też na mnicha przynajmniej raz w życiu weszli. Co się natomiast tyczy mnicha stołowogórskiego, no to jest to stosunkowo niewysoka góra, 523 metry ma wyższa krawędź południowa. Krawędź północna, na którą sobie w tym momencie idę, jest zaledwie o metr niższa, aczkolwiek praktycznie w ogóle tutaj nie czuć żadnych przewyższeń. To jest taka typowa stołowa góra, ciągnąca się przez około kilometr z północy na południe. Porośnięta takim dosyć fajnym laskiem, bez rozwiniętego runa leśnego, więc bardzo przyjemnie się tutaj idzie, mimo że nie ma żadnej ścieżki. Przed chwilą była droga leśna,
Aczkolwiek no nie ma tutaj za bardzo problemu z tym, żeby się jakoś przebijać przez gęsty las. Gdzie niegdzie w pobliżu wierzchołków, w pobliżu krawędzi może bardziej, występują skałki, piaskowce z tej samej serii, która występuje na progu Radkowa, co świadczy o połączeniu, które istniało kiedyś pomiędzy Mnichem a pozostałą częścią Stoliwa Gór Stołowych. Nasz sudecki mnich też oferuje całkiem fajne widoczki. Mamy przed sobą Sudety Środkowe, tutaj najbliżej nas to są wzgórza Ścinawskie, ale dalej widać też Góry Sowie, Góry Suche. Całkiem przyjemny widoczek. Jeżeli trafiliście na ten filmik przypadkowo, szukając wskazówek co do tatrzańskiego mnicha, to nie naśladujcie mnie. Nie idźcie na szybko i na lekko, weźcie ze sobą uprząż, linę, zestaw frędów, kości, co tam jeszcze może być przydatne. Weźcie ze sobą jakiegoś ogarniętego partnera bądź partnerkę, żeby nie żywcować tak jak ja dzisiaj. Ale gdybyście chcieli się wybrać na naszego sudeckiego mnicha, to tutaj spokojnie cały ten balast możecie zostawić w aucie. Będąc w Radkowie, warto też odwiedzić nowy taras widokowy na Guzowatej, skąd jest przepiękny widok na okolice.